Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Wiem, mało filmów wychodzi na kanał, natomiast musicie mi wierzyć, że trochę z czasem u mnie kiepsko. Dzisiaj do naprawy mamy PlayStation 4 Slim, które nie daje obrazu, natomiast ono jest po burzy, więc w ciemno można by było stwierdzić, że wymieniamy retimer i wszystko wraca do normy. Natomiast oczywiście trzeba to sprawdzić. Jedno, co jest pewne, to że konsola przechodzi na białą diodę, włącza się do systemu, także wszystko z APU powinno być w porządku. Rozbierzemy sobie tą konsolę, zobaczymy, jak to tam wygląda, może zrobimy takie króciutkie pomiary, natomiast no, tak podejrzewam, że skończy się na wymianie układu Panasonic. Także za chwilę będziemy się widzieli już na płycie głównej. Dobra, płytę mamy już na wierzchu i pierwsze, co rzuca się w ogóle w oczy, jak się ją wyjmowało, to zobaczcie, jak wygląda okolica gniazda LAN, tutaj dokładnie. Widać, że jest jakieś osmolenie, dziura w kondensatorze, to zobaczymy sobie później już dokładnie pod mikroskopem. Poza tym nie widać żadnych innych uszkodzeń, także wejdźmy pod mikroskop. Widzimy tutaj uszkodzony kondensator, widzimy cztery rezystory z dziurkami, więc są na pewno uszkodzone. Tu widać, że to napięcie było dość spore i ten prąd chwilowy, bo nastąpiło takie znaczne osmolenie. Wyczyszczę sobie to, żeby zobaczyć, czy to jest powierzchowne, czy tu już tak bardzo laminat się po prostu odbarwił. I chyba to drugie, odbarwił się już ten laminat. W ogóle nie wiem, czy będziemy ten LAN naprawiać. Na pewno zdemontuję te elementy pasywne, żeby takich uszkodzonych rzeczy nie zostawiać, ponieważ ciężko powiedzieć, czy w ogóle użytkownik używa kabla, raczej łączy pewnie to po Wi-Fi, jak większość. Zobaczmy sobie może miernikiem, czy tu są jakieś zwarcia, czy tu nie ma zwarć. Widać miernik? Średnio widać. Nie zsynchronizował się. Zaraz to ogarniemy. Wracamy na miejsce zdarzenia i tu oczywiście nie będziemy mieli przejścia, no bo przepalone są te rezystory. Tutaj czy będziemy mieli zwarcie? Również nie, bo jest 7 kilo. Delikatnie rośnie. Także jakiegoś zwarcia tutaj nie ma, natomiast i tak sobie to, tak jak mówiłem, usuniemy. Przejdźmy teraz do naszego retimera. Może w ten sposób będzie przejrzyściej. Dobra, to jest nasz układ MN864729. I to, co możemy zrobić, to ustawimy sobie test ciągłości obwodu. Słychać. Sprawdźmy sobie. Tutaj na tych filtrach przejście na pewno będzie, ponieważ te ścieżki pod spodem są raczej połączone. Natomiast ważne, żeby nie było przejścia między ścieżką a ścieżką, więc sobie zobaczmy. I widzimy, że tu na tym filtrze mamy, tu również, sprawdźmy do masy. No, widzimy, że i słyszymy, że wszędzie jest zwarcie do masy. No i teraz to mogą być uszkodzone filtry. To się okaże w momencie, kiedy usuniemy ten układ. Natomiast zmierzmy sobie jeszcze kondensatory wokół niego. Jest zwarcie praktycznie na zero. Tutaj też będzie, w związku z tym, że ten może być zwarty. Chociaż tutaj też zwarcie. Chociaż szczerze powiedziawszy, to jest raczej zwarcie na samym układzie. Do masy
z każdej strony mamy zwarcie. Także w tym momencie to, co zrobimy, to wylutujemy ten układ i znowu zmierzymy sobie filtry i te kondensatory pod kątem weryfikacji, czy dalej jest problem z samymi filtrami, czy też one przeżyły. Tu mamy jeszcze jakąś diodę na dole. Więc możemy sprawdzić sobie ją w teście diody. 2,8 spadek, a w tą stronę 0,6. No to w związku z tym, że jest w obwodzie, teoretycznie pomiar jest prawidłowy. Także ja teraz wylutuję ten układ. Widzimy się na pomiarach po jego demontażu. Retimer już w naszych rękach, zdemontowany. I sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja przy gnieździe. W ten sposób sobie zorientujmy. Coś powinno być widać. Dobra, teraz i filtry są widoczne. Weźmy sobie miernik, zmieńmy znowu na rezystancję. Sprawdźmy najpierw względem masy, jak się zachowuje tutaj płyta. Masę mamy tu na gnieździe. I tu gdziekolwiek sobie łapiemy i widzimy, że zwarcia nie ma, tu również zwarcia do masy nie ma, tu również nie ma, tu również, tu mamy jakieś megaomy i tu nigdzie nie ma zwarcia. Teraz w zasadzie musimy sprawdzić, czy między tymi ścieżkami jest zwarcie, co by świadczyć mogło o uszkodzeniu filtra. Także te dwie ścieżki możemy sobie złapać, albo może nawet już tak, i tu zwarcia nie ma, tu również, tu również i tu również, czyli na całe szczęście nasze filtry są sprawne. Uszkodzony na 100% był układ retimera. Sprawdźmy sobie teraz kondensatory wokół. Ile ohmy? Tu mamy chyba open line, tak? I tu sobie sprawdźmy też kilo ohmy. Także już wokół naszego retimera nie ma żadnych zwarć. Także wstawiamy nowy retimer i dokonujemy testu, tak, czy to w ogóle zadziała. Obstawiam, że tak. Thank you.
Dobrze, układ wlutowany, także zmierzmy sobie teraz te zabezpieczenia ESD tutaj i patrzymy, czy mamy zwarcie. Kiloomy. Kolejne. Kiloomy. Następna. Też kiloomy. I czwarta. Też kiloomy. Sprawdźmy sobie też te kondensatory. Tutaj one były wszędzie pozwierane. Nie ma. Nie ma zwarcia. Jeszcze tutaj sobie sprawdźmy ten. Też nie ma zwarcia. Także wszystko wygląda tutaj w porządku. Tu też nie mamy zwarcia. A tutaj też nie mamy zwarć. Także nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzenie płyty w obudowie. Zobaczymy, czy da obraz. Potem w razie czego tutaj wrócimy jeszcze i spróbuję zrobić porządek z tym lanem. Właśnie o tutaj. Nie widzę, żeby tu jakieś zwarcia były, więc po prostu uzupełnimy te elementy. Ten kondensator tutaj duży i zobaczymy, może zadziała, może tylko wywaliło te kondensatory. Szczerze wątpię, że układu od lanu nie uszkodziło, natomiast użytkownik stwierdził, że nie jest mu to potrzebne, także jeżeli to nie będzie działało, to temat po prostu olewamy. Dobra, jako tako poskładane, odpalmy sobie konsolę i zobaczymy, czy da obraz. Dysk tutaj wsadziłem, żeby w razie czego się system załadował i sprawdzimy to Wi-Fi. Dobra, uruchomił się niebieska dioda. Czy da obraz? O, dobra, widzicie? Jest obraz, także super. Teraz niech się uruchomi i zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli się połączyć po Wi-Fi. Potrzebuję kabla micro USB, żeby się połączyć z konsolą padem. Już podłączamy. Sprawdza. Myślę, że powinno być dobrze. No, LAN jako tako nie działać może, ale Wi-Fi to jest jakby niezależna kwestia. Spróbujmy sobie przetestować teraz to połączenie. Oczywiście wpis do PlayStation Network nie będzie możliwe, dlatego że nie mamy aktualnego oprogramowania. Ja nie będę aktualizował. Nie wiem, czy użytkownik sobie tego życzy. I widzimy, że wszystko jest
Okej. Dobrze, konsolę mamy już poskładaną. Podłączyłem HDMI od Grabera, zasilanie i spróbujemy sobie ją uruchomić. Tylko włączymy sobie widok z Grabera. Oczywiście obraz powinniśmy mieć. Jak widzieliście, uzupełniłem kondensator i cztery rezystory tam na linii od gniazda LAN. Zobaczymy, czy będzie działał ten LAN. Wątpię, no jakby tam jakieś uszkodzenie dalej mogło pójść. Natomiast no, zwarcia nie ma. Mierzyłem i było w kiloohmach. Uruchamia się. Pada też uruchomimy. Zobaczymy, czy się spełnia. Uruchomił się. Muszę poblurować te rzeczy związane z użytkownikiem. I co? Mamy w ogóle jakąś sieć, bo bezprzewodową wcześniej włączyłem. Internetowe. Ok, może zróbmy tak, że użyj kabla sieciowego. Przerzucił sobie to tutaj. Dobra, kabel sieciowy jest niepodłączony. Weźmy sobie kabel od routera, taki tutaj mam, który wisi sobie swobodnie na taką właśnie okoliczność podłączania różnych sprzętów. Wpinamy. Co się stanie? Nie wybuchło. Zobaczcie, wykrył w ogóle kabel. Przetestuj połączenie internetowe. I jak widzę, to działa. To super. Użytkownik bo mimo tego, że nie chciał ewentualnie tego LAN-u naprawiać, ma działający LAN. No, w całe szczęście tam tylko kondensator i cztery rezystory się uszkodziły. No to jestem zaskoczony. Tam układ LAN-u nie został walnięty. Przesyłanie 8-7 megabitów mnie trochę zastanawia. Ale podejrzewam, że to jest raczej kwestia tego, że tak działa sieć Sony. Co my tu możemy zrobić więcej? No, gra sobie przetestuję później, jakby obciążeniowo ją sobie sprawdzę, tam wymieniana była pasta, także też ona nie hałasuje zupełnie. Także pełen sukces, jeżeli chodzi o naprawę. Więc widzimy się na podsumowaniu. Szybko podsumowując naprawę, uszkodzenie układu skalującego retimera firmy Panasonic. W wyniku przepięcia, również na linii LAN-u widzieliście tam uszkodzony kondensator, cztery rezystory, zwarcie na tych ławikach SD, które są zaraz za gniazdem. Po usunięciu układu zniknęło zwarcie, po zalutowaniu układu zwarcia nawet wokół układu również nie były już obecne. Po uruchomieniu pojawił się obraz. Po całkowitym złożeniu również sieć LAN działa, o dziwo, także pełen sukces, udało się naprawić. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobał, łapka w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, a jeżeli macie coś do naprawy, to w opisie jest link do strony internetowej, tam jest formularz, także możecie zgłosić, dostarczyć sprzęt i będziemy naprawiali. A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.